Dzień dobry, w tym materiale omówimy sobie kolejny przypadek dużego kryptoprojektu, który ma spore problemy z płynnością do tego stopnia, że już zablokowano wypłaty środków, a mowa o Celsius. Przeanalizujemy, czym w ogóle jest Celsius, na czym polega jego problem i czemu jest to przypadek bardzo podobny do Luny i Terra. Ale najpierw oczywiście szybkie intro sponsora kanału i jedziemy z tematem. Tego, dlaczego w ogóle robimy o nim materiał. No więc Celsius Network jeszcze w listopadzie 2021 był wyceniany na nieco ponad 4 miliardy dolarów, a wysokość aktywów ulokowanych w ich pulach wynosiła 25 miliardów dolarów. Więc to był i w sumie jeszcze jest sporych rozmiarów projekt, którego problemy, które za chwilę mówimy, są później odczuwane na rynku całego krypto, ponieważ wyparowuje część wartości, pozycje są likwidowane, margin call'e, znika zaufanie i tak dalej. No, wiecie, o co chodzi. Zaczynając od początku, trzeba wspomnieć, czym jest Celsius. No więc w dużym skrócie to firma świadcząca usługi depozytowo-kredytowe, no coś na wzór banku. To było też ich głównym hasłem marketingowym, że banki są złe, że Celsius daje swoim klientom lwią część zysków, czyli to, co banki zachowują dla siebie i tak dalej. Dzięki ich platformie na przykład możemy zakupić kryptowaluty za fiat, które później możemy oczywiście stake'ować z oprocentowaniem na poziomie nawet 10% rocznie, które to później środki wykorzystywane są do udzielania kredytów. No i tutaj wszystko wydaje się proste, prawda? No bo w tym momencie, jeśli za udzielane kredyty życzą sobie więcej niż 10%, wszystko powinno się spinać. No i w sumie też tak było. Jeśli chciałeś pożyczyć od nich krypto, kasują odsetki w wysokości 12%. No okej, więc w czym jest problem, ktoś zapyta? Kluczem tutaj jest zarządzanie kapitałem wewnątrz. Żadna firma zajmująca się tego typu usługami nie może udzielić kredytów o wartości 100% zdeponowanych środków, ponieważ musi posiadać gotówkę, by obsługiwać wypłatę środków w międzyczasie. Czyli muszą trzymać odpowiednią ilość gotówki, na której nie zarabiają ani grosza. No i z jednej strony jest to spory problem, ponieważ jeśli udzielisz za mało pożyczek, tracisz pieniądze. Jeśli udzielisz już za dużo, no możesz mieć problemy z płynnością, by obsługiwać wypłaty. I tutaj właśnie sprytnie pomyślano o powołaniu do życia tokena SEL, w którego można zainwestować, a z którego pozyskane środki miałyby właśnie rozwiązać ten problem płynności i spajać wszystko w gładko działającą maszynkę do robienia pieniędzy. No sam twórca projektu nazwał i przedstawił ich tokenomics jako tak zwane koło fortuny, tą samonapędzającą się spiralę zysków. Z tego obrazka można wyczytać cały schemat, który był korowym biznesem projektu. Udzielanie kredytów, kasowanie odsetek, dystrybucje do stake'ujących, za odsetki kupowano oczywiście tokeny SEL, kolejne kredyty, wzrost wartości portfela itd. No myślę, że jest to dla wielu już znajomy schemat. No i oczywiście jest super do momentu, w którym przestaje być super, prawda? Każdy, kto interesuje się kryptowalutami, zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji na rynku. Wszystko spada, każdy się boi, swój portfel, sporo inwestorów albo część coinów już sprzedała, albo nie wie, czy zaraz tego nie zrobić. I w kwestii Celsiusa ludzie zaczęli dokonywać wypłat w nieco większej ilości niż zwykle. Początkowo nie rodziło to żadnych wątpliwości, nie było problemów z wypłatami pomimo miliarda dolarów, które wypłyną między marcem a majem. Następnie jednak spektakularny upadek Luny z początku maja przyspieszył nieco ten proces, ponieważ po pierwsze, jeśli chwilę się na tym zastanowić, no trochę projekty są do siebie podobne w kwestii ich tokenomiki. Po drugie, wszyscy wtedy zaczęli szukać, kto mógł sporo umoczyć podczas tej katastrofy i co się okazało. No oczywiście, że na początku maja, chwilę przed początkiem końca, Celsius wpłacił do Anchor około 250 milionów dolarów. Idąc dalej, jeśli oglądaliście nasz wcześniejszy materiał o Lunie, pewnie domyślacie się, co wydarzyło się potem. Czyli wyprzedaż tokena SEL, który miał być tym swoistym spoiwem, gdyż no dzięki sprzedaży tych tokenów Celsius miał zbierać gotówkę na bieżące wypłaty dla klientów. A no oczywiście w międzyczasie cena tokena SEL leciała w dół, a im niżej spadała wartość tokena, tym trudniej było im zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, aby dokonywać transferów. Dochodzą kwestie również tutaj zamrożonych środków firmy na stakingu Ethereum w STTH, następnie domniemanego tradowania przez firmę środkami pozyskanymi od klientów, no i wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której musieli zacząć pożyczać pieniądze na rynku. I tutaj polecam śledzić konto na Twitterze Dirty Bubble Media. Osoba, która je prowadzi, odnajduje i dokumentuje tego typu zdarzenia. Ponieważ na blockchainie, no wiadomo, że wszystko jest transparentne i publicznie dostępne, więc wystarczy prześledzić transfery i można dojść do ciekawych informacji. Jak między innymi taka, że FTX wysłało 50 milionów dolarów w USDC do Celsius, no i tak dalej. A publikowanie takich informacji, no oczywiście wywołało jeszcze większą panikę. Myślę, że każdy, kto by przeczytał taką wiadomość na temat swojego brokera lub banku, którego zdeponował środki, pewnie zleciłby wypłatę w trybie natychmiastowym.
I tak też się wtedy zadziało. Napływała coraz większa ilość zleceń, która powodowała kolejne poszukiwania finansowania, które ponownie było publikowane, efektem czego działo się coś wręcz przeciwnego do samonapędzającego się koła, które miało być źródłem sukcesu firmy. No koniec końców 12 czerwca zablokowano wszystkie transakcje z nadzieją, by z czasem ściągnąć środki z rynku, które były zablokowane w udzielonych pożyczkach i innych formach inwestycji. No w międzyczasie klienci firmy zaczęli grzebać w to, nazwijmy, ogólnych warunkach umowy pomiędzy nimi a firmą i odnaleźli zapisy, które mówią wprost, że jeśli Celsius okaże się bankrutem, czyli nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań i tak dalej, wszystkie zdeponowane w firmie coiny, w nazwijmy to tych rachunkach oszczędnościowych, nie podlegają żadnym zwrotom i gwarancją. No w dniu nagrywania tego odcinka, czyli 19 czerwca, nadal nie mamy żadnych ważniejszych komunikatów ze strony firmy na temat przelewu wychodzących bądź jakiejkolwiek aktywności. I z jednej strony ciężko powiedzieć, czy jest to kwestia płynności, czy jeśli na przykład odzyskaliby środki, które mają ulokowane w udzielonych kredytach i innych aktywach, byliby w stanie pokryć wszystkie zobowiązania. No jednak im więcej kopiemy, tym wychodzą właśnie coraz to kolejne informacje o różnych niepożądanych lub niezgodnych z umową aktywnościach firmy. Bitcoin pays dividends, Peter. Bitcoin pays right. dividends. Try Celsius. How does Bitcoin 6.2% pay a dividend? 6.2% dividend. Because we earn yield. How do you earn yield on Bitcoin? What do you do to generate income on that Bitcoin? I'm happy to spend an hour with you. Yeah, you're trading it. You've got to be taking tremendous amount of risk. The Bitcoin itself doesn't generate any yield. It does. Just like any other asset can generate yield. Gold. No, but what earnings? What earnings does the Bitcoin generate? Gold generates 5.5% at Celsius. Yield. No. Tokenized gold. What are you doing to generate that? You must be taking tremendous risk. To generate those returns. Dlatego myślę, że jak w większości przypadków każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sobie sam. A ja kończę ten materiał. Dziękuję za oglądanie i za każde kciuki w górę i słyszymy się jutro.